W tym dużym kołowrotku rolka kabłonka niestety dostała takiej rdzy i takiej soli, że zdjęcie łożyska i samej rolki z kabłonka to była normalnie czysta magia połączona nie wiadomo z czym, z szaleństwem. No ale jakoś się udało. Trochę młotkiem, trochę fizycznie. No i tu mamy takie resztki z tego tutaj. Koszyk, w którym kiedyś były kulki, kulek już nie było właściwie. Tutaj pierścień wewnętrzny tego łożyska. No trzeba było go rozcinać, żeby zdjąć. I pierścień zewnętrzny. Tak to jest. Jak tylko łożysko zaczyna trochę szumieć, to trzeba niestety je wymieniać. Jak już dostanie rdzy i soli, to masakra. Masakra.